Jedną z najważniejszych dat w historii Bolesławca jest 12 luty 1945 roku. Dzień, w którym do Bolesławca wkroczyły wojska sowieckie. Jest to zarazem chyba najbardziej kontrowersyjna data w historii Bolesławca, gdyż do dzisiaj nie wiadomo, co się właściwie stało w ciągu 11 i 12 lutego. W okrągłą 50. rocznicę warto w końcu wyjaśnić przebieg wydarzeń. Obecnie obowiązuje wersja wydarzeń przedstawiona w książkach pułkownika Ryszarda Majewskiego i Józefa Dolaty, a przeniesiona żywcem przez niektórych lokalnych historyków. Mówi ona, że zacięta walka o miasto toczona była przez 54. i 55. Brygadę Pancerną Gwardii i 23. Brygadę Zmechanizowaną Gwardii. Trwała ta walka przez cały dzień 11 lutego. Jednostki pancerne bez dostatecznego wsparcia piechoty, ponosząc duże straty, z trudem przebijały się przez zabarykadowane ulice. Dopiero przybycie wieczorem 31. Dywizji Piechoty pułkownika Hilczewskiego z 78. Korpusu 52. Armii zadecydowało o sukcesie. Po całonocnych zmaganiach hitlerowcy zostali wyparci z miasta. W książce Józefa Dolaty pisze się wręcz, że Niemcy zamierzali uporczywie bronić Bolesławca. Walki o miasto były bardzo zacięte. Oddziały pancerne z najwyższym trudem przebijały się przez zabarykadowane ulice. Bój o miasto miał trwać całą noc i ranek 12 lutego 1945 roku. Co ciekawe, zachowały się sowieckie relacje na ten temat, które jednak nie są ze sobą spójne. Na przykład w relacji podpułkownika Assokolańskiego czytamy, że wjeżdżająca tutaj 12 lutego pancerna jednostka radziecka została morze płomieni i sterczące kikuty strzaskanych pociskami artyleryjskimi budowy. Cofający się w popłochu hitlerowcy niczego nie oszczędzali i dodaje, że na szczęście nie wszystko zdołali zniszczyć. Takie też relacje funkcjonowały na miejscu. Po dokładnym przeanalizowaniu faktów historycznych i dostępnych już niektórych materiałów źródłowych okazuje się, że przebieg wydarzeń był zupełnie inny. Jeżeli były aż tak dramatyczne walki o miasto, to gdzie się podziały groby poległych żołnierzy? Na bolesławieckich cmentarzach jest chyba tylko jedna mogiła żołnierza, który poległ dnia 11-12 lutego. Reszta grobów pochodzi z marca, kwietnia 45, czyli z czasów kontrowersywy niemieckiej z rejonu Lubania. Jest rzeczą niemożliwą, aby zachowały się tylko groby poległych w walkach pod Lubaniem i Nowogrodzcem, a nie zachowały się groby żołnierzy poległych w samo miasto. A takie ślady musiały pozostać tak jak w przypadku Wrocławia, Warszawy, Głogowa, gdzie do dzisiaj są ślady widoczne fragmentów postrzelanych tynków, portali, wież. Takich śladów w Bolesławcu nie ma, tylko częściowo można to wytłumaczyć powojenną konserwacją. Zapytaliśmy się zawodowego wojskowego, czy może powiedzieć coś ciekawego na ten temat. Rozmawiamy z kapitanem Dariuszem Pakułą, którego będę chciał się spytać, czy z punktu widzenia wojskowego jest możliwe, żeby, tak jak mówią źródła sowieckie, zdobycie miasta, które to zdobywanie trwało ponad dobę i trwało dosyć intensywnie, pokonywano barykady i podobne przeszkody. Czy jest to możliwe, żeby takie zdobywanie nie pozostawiło po sobie żadnych śladów w mieście? Wie pan, panie redaktorze, w armii radzieckiej praktycznie zdobywanie każdego miasta okupione było wielkimi stratami w sprzęcie i w ludziach. Oczywiście w tej chwili historia pokazuje, że tak nie było. Zwłaszcza, że Bolesławiec to miasto, które w swoim położeniu geograficznym nie stało na głównym kierunku uderzenia operacji berlińskiej. Niemcy natomiast przygotowywali obronę na rzece Odrze i na Nysie Łużyckiej. Dlatego też Bolesławiec nie stanowił jako tako elementu obrony przed wejściem na teren III Rzeszy. Dlatego też uważam, że z punktu taktycznego użycie ciężkiego sprzętu do walki o Bolesławiec, a także te ciężkie walki, które są opisywane na terenie ulic miasta, po prostu nie miały miejsca. Kwestia tego, że po dzień dzisiejszy najprawdopodobniej zostałyby ślady na obrzeżach miasta po ciężkiej artylerii, czołgach, czy też słynnych już katiuszach, a także i w samym mieście użycie ciężkiego sprzętu powoduje olbrzymie wyniszczenia, które po prostu nie byłyby w stanie być odbudowane w takim stanie, jaki Bolesławiec mamy do tej chwili. Czy te zniszczenia skupiłyby się, gdyby miasto było zdobywane faktycznie w centrum czy na obrzeżach? To znaczy praktycznie
taktyczne działania przy zdobywaniu miasta, zapoczątkowane zawsze atakiem artyleryjskim, a więc wprowadzeniem ciężkiego sprzętu, ciężkiej amunicji, powodują zniszczenie przednich skrajów miasta, ale także wprowadzenie samego ciężkiego sprzętu, takiego jak czołgi czy też artyleria polowa, powoduje to, że miasto mogło być zniszczone także i w centrum miasta. Jakie najczęściej ślady pozostawały po prowadzonych działaniach? Jakiego typu? Szczerze powiedziawszy, przy sprzęcie z okresu II wojny światowej, artyleryjskim, jakim dysponowała Armia Czerwona, budynki w większości, powiedzmy w 80-90% powinny być zniszczone całkowicie. Jeżeli nie, po prostu byłyby to olbrzymie dziury, otwory, no i przede wszystkim większość zabudowy byłaby wypalona. Używano wtedy tego typu amunicji, która powodowała olbrzymie pożary, olbrzymie zniszczenia. Także, jak już wspomniałem wcześniej, nie byłoby możliwości odbudować czy też zachować Bolesławiec w takiej strukturze, jak jest w tej chwili. Czy miało sens w ogóle bronienie miasta ze względu na usytuowanie jego w pewnej nietce, prawda, trudnym do obrania terenu? Jeżeli chodzi o położenie samo geograficzne Bolesławca, czy też jak my w wojsku mówimy topograficzne, rzeczywiście Bolesławiec leży w pewnej nietce nadbobrzańskiej, a więc jest położony w pewnym wgłębieniu, dookoła są wzgórza, także jeżeli by przyszło do zdobywania miasta, każdy obrońca, bez względu czy to by byli Niemcy, Czesi, Polacy, Rosjanie, nie zdecydowałby się na obronę, dlatego że stałby z góry na straconej pozycji. Każdy przeciwnik, który chciałby to miasto zdobywać, ma możliwość usytuowania swojego ciężkiego sprzętu, a więc artylerii ciężkiej, czołgów, czy współcześnie, jak w tej chwili mamy wojska rakietowe, powyżej zabudowy miejskiej i prowadzić po prostu regularne, jak to się brzydko mówi, oblężenie polegające na wyniszczeniu zabudowy siły żywej, a dopiero po tak ciężkim ostrzale wprowadziłby swoją piechotę i zdobywał miasto. Praktycznie zdobywanie by polegało na wejściu na ulicę i wyłapaniu niedobitków obrońcy. Do argumentów strategiczno-militarnych można wreszcie dodać relacje niemieckich uciekinierów i żołnierzy. Generał porucznik Brücke, jeden z dowódców 6. Dywizji Piechoty walczącej pod Bolesławcem, pisze, że 9 lutego jego oddziały ustawiły się na południe od Tomaszowa Bolesławieckiego, ażeby umożliwić ludności Bolesławca opróżnienie miasta. W nocy z 9 na 10 lutego sztab dywizji ulokował się w Kruszynie, planując koniec ewakuacji miasta na noc z 10 na 11 lutego. 11 lutego cały stan bojowy dywizji został rozlokowany na południowych krańcach miasta pomiędzy Bolesławcem a Bożejowicami. Tam też okazało się, że batalion policyjny mający osłaniać miasto od północy 10 lutego opuścił swoje pozycje, pozostawiając wolny wstęp do miasta od północy. Wraz z pojawieniem się Sowietów 11 lutego na krańcach miasta, dywizja wycofała się na zachodni brzeg Bobru, wysadzając po sobie mosty na rzece. 12 lutego w poniedziałek Sowieci wkroczyli więc do opuszczonego miasta. Niemieccy cywile w swoich opisach wspominają, że rozkaz ewakuacji dla kobiet i dzieci został wydany 9 lutego zbyt późno. W niedzielę 11 lutego o godzinie 7 rano odjechał ostatni pociąg z uciekinierami. Pozostali w mieście musieli uciekać pieszo w kierunku Lubania. Sowieci zbombardowali miasto jedynie w sobotę koło południa, przez co opóźnił się odjazd niektórych pociągów. W relacjach nie ma mowy o zorganizowanej obronie, budowaniu barykad, czy też wysadzaniu w powietrze budynków i kamienic. W żadnej z niemieckich relacji nie pojawia się nawet sugestia, żeby bronić Bolesławca. Podobnie rzecz się ma z relacjami Polaków, którzy przebywali w lutym 45 w Bolesławcu i okolicach, najczęściej na robotach przymusowych. Był pan w Bolesławcu od roku 42 do końca lutego 45. Co pan mógł powiedzieć na temat samego wkroczenia oddziałów sowieckich w lutym 45? Tak, może ja sprostuję. Ja byłem przede wszystkim w odlewni Żeliwa w Modle. W Modle i tam właśnie zastało mnie wyzwolenie przez Armię Radziecką. Także to było z jakiegoś zaskoczenia. Przełamali po prostu linie obronne Niemców i Niemcy w popłochu uciekali. To się działo 11 lutego w niedzielę. To było takie nawet zaskoczenie, że Niemcy powystawiać potrafili bańki z mlekiem rano sobie przed swoje domy, które mleczarz zbierał.
No a za jakieś 5 godzin weszły czołgi radzieckie. I one poszły w stronę gromadki i oczywiście na drugi dzień, to znaczy w poniedziałek czy w niedzielę już wieczorem, były pod Bolesławcem. Według tego, co ja orientuję się z opowiadań, bo ja tu w tym czasie nie byłem, zresztą kto by się odważył w czasie frontu jeździć do Bolesławca, przyglądać, jak wygląda zdobycie Bolesławca. Więc Niemcy stawiali jakiś tam opór, ale to był anemiczny, bo to było ogromne zaskoczenie. Nie byli przygotowani do obrony. Oczywiście, że jakieś tam obrony mieli, ale uciekli. Po prostu opuścili miasto i w popłochu dopiero zatrzymali się tam gdzieś w okolicach Lwówka czy Jeleniej Góry. Tak to faktycznie miało wyglądać. No, a później, no co się działo, to mnie trudno powiedzieć. Jak wyglądało w ogóle traktowanie tutaj Polaków przez Niemców w Modłej i w Bolesławcu, się pan orientuje? To zależy, to jest tak, zresztą traktowanie Polaków, czy w ogóle innych narodowości, to było mnóstwo różnych narodowości, to zależało od człowieka. No, byli Niemcy, którzy byli bardzo porządnymi ludźmi, byli Niemcy jakimiś szowinistami, czy tam antypolakami, nienawidzili Polaków, ale jak się człowiek dopasował do nich, to można było z nimi żyć w zgodzie. Oczywiście, że wystarczyło tutaj być Polakiem, to można było znaleźć się w obozie tylko za to, że się jest Polakiem, czy zostać zabitym, czy tam jakoś skazanym, ale jak po prostu można było się z tymi Niemcami w jakiś sposób dogadać, to można było żyć. Zresztą większość Polaków czuła się tutaj nie najgorzej. No przecież taki mogę dać przykład, że na przykład Rokitki, to się nazywało po niemiecku Raupenau, tam często chodził, tam była podziemna fabryka amunicji, tam czy pocisków artyleryjskich, coś w tym rodzaju. To tam my chodzimy, tam dziewczyny były, Polki tam różne, to oni na przykład w Rokitkach sobie w niedzielę mieli zezwolenie, mieli własną orkiestrę i zabawę taneczną robili, prawda? Także te Niemcy nie byli tacy znów najgorsi, jak się o nich mówi. Oczywiście, że z politycznymi wrogami walczyli, ale jak ludność cywilna się zachowywała w porządku, to i oni byli w porządku. Wracając jeszcze do dnia, do lutego 45. Czy miasto, słyszał pan coś o tym, czy miasto było bombardowane, czy był ostrzał artyleryjski, czy ten garnizon tu miejski się bronił? Jeszcze raz o to bym spytał dokładnie. No, trudno mi powiedzieć, bo ja to nie, ale skoro by była tutaj jakieś, czy naloty na miasto były, czy jakiś ostrzał artyleryjski, to przecież od Modły nic niedaleko, bo skoro myśmy przez tydzień i luty cały czas słyszeli grzmoty dział i huki wybuchu bomb nad Wrocławiem, które od Modły są dalej, w tym czasie od Bolesławcu to słychać. Oczywiście, co zauważyłem i zresztą inni to, nie wiem w jakim celu gdzie, ale to charakterystyczne salwy tych sławnych ruskich, Katiusz. To nie wiem, to te ognie w tej stronie Bolesławca leciały. Ale czy to były na Bolesławiec, czy nawet tego nie mogę powiedzieć. Ale jakichś takich przygotowań artyleryjskiego, czy lotniczego, tego raczej tu nie było. Raczej tu nie było. I chyba Niemcy tylko jakieś takie stawiali opór, żeby walczyć, żeby opóźnić wkroczenie Rosjan. Ale zorganizowanego oporu tu na pewno nie było. Jeżeli na podstawie zachowanych archiwów możemy odtworzyć nawet w najdrobniejszych szczegółach wydarzenia, które miały miejsce w Bolesławcu po 9 maja 1945 roku, to nie ulega wątpliwości, że historia miasta od lutego do końca kwietnia jest nieznana zupełnie. W tym właśnie okresie doszło do olbrzymich zniszczeń w mieście dokonanych rękoma żołnierzy sowieckich. W Ministerstwie Obrony dawnego ZSRR zachowały się akta dawnej sowieckiej komendantury wojennej, która była prawdziwą władzą w Bolesławcu aż do jesieni 1945 roku. I tu dochodzimy do szerszego kontekstu historycznego, który warunkuje terminologię zastosowaną dla tego wydarzenia historycznego. Zapytaliśmy historyków, czy ziemie zachodnie, w tym Bolesławiec, w 1945 roku zostały wyzwolone, zajęte czy też zdobyte. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wrócić do rzymskiej zasady, że trzeba wysłuchać drugiej strony. A spróbujmy wysłuchać kilka stron. Czym były te ziemie w 1945 roku w oczach przeciętnego Niemca? To były ich wieleset lat zamieszkane przez ich i z przodków ziemie, które w tej chwili zostały najechane, mimo że nie Związek Radziecki rozpoczął wojnę, zdobyte i zrabowane. W dodatku ludność niemiecką w dosyć brutalnych warunkach wypędzono, stąd na podstawie uchwały poczdamskiej. Gdybyśmy posłuchali żołnierza radzieckiego, to on powie, zdobywaliśmy ziemię,
na wrogu, który najpierw nas zniszczył nasz kraj. Teraz się odkuwamy, mówiąc tak troszkę nienaukowo. Mamy prawo niszczyć i rabować. Gdybyśmy posłuchali zwykłego Polaka, to by on powiedział, w porządku, wracamy tam, gdzie nasze. O tym nas utwierdza nasza propaganda. Nam się to należy, zostaliśmy zniszczeni i stłamszeni straszliwie w czasie wojny. W tej chwili jest to forma rekompensaty. Można jeszcze zapytać o zdanie tak zwanego autochtona, Mazura czy Ślązaka. I tu już jest problem. Bo ten, który uważa się za Polaka, mógł powiedzieć, czekałem na Polskę. Inna rzecz, jak potem ta Polska się z nim go potraktowała. Natomiast ten Ślązak czy Mazur, który czuł się Niemcem, bądź nie czuł się Polakiem, to jego pojęcie wyzwolenia było zupełnie inne. On mógł odnieść wrażenie, że został zdobyty i zmuszony do polonizacji. Teraz popatrzmy z punktu widzenia elit. Polityk niemiecki twierdzi, podobnie jak zwykły Niemiec, że to jest rabunek zwykły. Polityk radziecki mógł twierdzić, dajemy Polakom te ziemie, które nie należą również do nas, ale do Niemców, między innymi po to, żeby utwierdzić Polaków w sojuszu polsko-radzieckim, żeby trzymać naszym imperium, żeby wykopać tą przepaść między Niemcami a Polakami, pogłębić jeszcze bardziej. Polityk polski ówczesny, działający na przykład w tymczasowym rządzie jedności narodowej, mógł powiedzieć, no co mamy do zrobienia? Dali nam te ziemie, zabrano nam całą połowę kraju na wschodzie. Otrzymujemy te ziemie w Poczdamie, a z drugiej strony są nam one potrzebne, bo Polska między Bugiem a Wartą to jest Księstwo Warszawskie. Można jeszcze zapytać o zdanie tak zwanego repatrianta. Mówię tak zwanego dlatego, że słowo repatriant jest zupełnie nieadekwatne. Repatriant to jest ktoś wracający do własnej ojczyzny. Ja nie wiem, czy ktoś spod Lwowa, mieszkający tam razem z rodziną 500 lat, przyjeżdżający do Wrocławia, się repatriuje do własnej ojczyzny. Jest to raczej przesiedlenie, wysiedlenie, a nawet momentami można powiedzieć wypędzenie. Dopiero teraz mogę spróbować odpowiedzieć, czym są te ziemie w tej chwili. No, musimy sobie to jasno powiedzieć, były to ziemie zdobyte na pokonanym wrogu, były to ziemie zrabowane, przyłączone do Polski, zasiedlone Polakami, bardzo często wyrzuconymi bądź wysiedlonymi z Zabuga, z tak zwanych Kresów. W tej chwili od 50 lat tutaj mieszkamy, od paru pokoleń i trudno raczej mówić o tym, że o jakiejś chęci chyba z obu stron zmieniania tych granic. My się boimy tamtej strony, ona nie wiem, czy tak bardzo chce nam zabrać przynajmniej militarnie te ziemie. Natomiast nie zgodzimy się z twierdzeniem, że było to wyzwolenie. Nawet wydaje mi się, że powrót na ziemię piastowskie jest takim hasłem, którym raczej propaganda komunistyczna lata 45-55 szczególnie mocno szermowała. Bo wydaje mi się, że powinniśmy raczej mówić o tym, że skoro tuż przybyliśmy i tu jesteśmy, to jakbym użył słowa niemieckiego, jest tu nasz Heimat i nasza ojczyzna. I traktujemy to jako pewien wynik pewnego procesu dziejowego. Odpowiedź na pytanie, czy Bolesławiec został zajęty, zdobyty czy wyzwolony, przez 50 lat wydawała się odpowiedzią prostą. Przynajmniej tak wyglądało to z punktu widzenia oficjalnego stanowiska władz przedstawianego nam jako społeczeństwu. Jednakże z punktu widzenia historycznego sprawa jawi się nieco inaczej. Otóż Dolny Śląsk odpadł przede wszystkim w głębokim średniowieczu, nie odpadł w drodze podboju. Procesy germanizacyjne następowały tam jeszcze za monarchii piastowskiej. Przechodził później różne koleje, znajdował się pod różnymi panowaniami. Niemniej jednak w roku 45, w wieku XX, jest to już część Niemiec, uważana zresztą za dzielnicę dość bogatą i dość bezpieczną. Tak więc mówienie o wyzwoleniu Dolnego Śląska wydaje się nieporozumieniem i w pewnym sensie kłamstwem historycznym, albowiem ziemie te zostały przede wszystkim zdobyte przez armię radziecką, która była częścią koalicji antyhitlerowskiej, a po drugie zajęte przez administrację polską. Myślę, że tego typu podejście do sprawy chyba będzie najbardziej bliskie prawdy, ponieważ termin zdobyty zawiera ze sobą element przemocy, element ściśle związany z, powiedzmy, ze sprawami militarnymi, podczas gdy zajmowanie przez administrację polską tego terenu było już jakościowo zupełnie innym procesem, długofalowym, przede wszystkim rozłożonym na wiele lat. Co do rocznicy zdobycia Bolesławca, że tak się już tu wyrażę, 12 lutego 1945 roku, to raczej postrzegałbym to jako sukces militarny. Jest to data, kiedy czołgi pierwszego frontu ukraińskiego wkroczyły do miasta. Czy stało się to w drodze ciężkich bojów, czy też te walki miały nieco lżejszy wymiar, trudno jest dzisiaj określić i prawdopodobnie w przyszłości będzie to wymagało dalszych badań. Natomiast niewątpliwie jest to data, która z polskością jak gdyby na razie jeszcze ma niewiele wspólnego, ponieważ w Bolesławcu
Główna grupa ludności to są Niemcy oraz, owszem, i tu można śmiało użyć terminu wyzwolenia, jeńcy, którzy się znaleźli tutaj na tym terenie. Co do naszej tożsamości tutaj jeszcze przed wyzwoleniem, to w zasadzie jedyną grupą ludności polskiej, która się tu znajdowała, to byli to właśnie jeńcy, więźniowie, a przede wszystkim robotnicy przymusowi, pracujący w różnych zakładach, czy też na terenie miasta, czy u rolników po okolicach. No i nie była to grupa ludności, o której można byłoby powiedzieć, że było to jakiś tam zalążek polskości. Dlatego też z punktu widzenia nas, Polaków, należałoby poszukać chyba takiej daty, która odzwierciedlałaby proces przyłączania, adaptacji tych ziem przez administrację polską i przyłączania ich do tego dużego organizmu, jakim jest państwo polskie. W przypadku Bolesławca jawi się wiele problemów. Przede wszystkim spora pustka informacyjna, jeśli chodzi o źródła historyczne, no dostępne nam tutaj na najbliższym terenie, co do tych pierwszych miesięcy zarządzania miastem przez radziecką komendanturę wojenną. Kiedy 12 lutego Rosjanie zdobywali Bolesławiec, nie było jeszcze nawet rozkazu dowódcy pierwszego frontu ukraińskiego w ogóle o przekazywaniu tych ziem administracji polskiej. Taki rozkaz został wydany dopiero 12 kwietnia. Podobnie grupa inicjatywna pojawiła się na Dolnym Śląsku i tutaj na terenie Bolesławca znacznie później. Tak więc przez te pierwsze miesiące, które nastąpiły po zajęciu tych ziem przez Armię Czerwoną, właściwie z punktu widzenia narodowego polskiego Bolesławiec jeszcze zupełnie był terenem obcym. Dopiero działalność pełnomocnika rządu, pierwszym pełnomocnikiem rządu w Bolesławcu był Aleksander Noll, przybyły wraz z okręgowym pełnomocnikiem rządu, wraz z grupą inicjatywną formowaną już w Kielcach, potem poprzez Wrocław, Trzebnicę, dotarł do Bolesławca. Można mówić o tym, że zaczęły się jakieś ślady polskości tutaj na tym terenie. Pewnym epizodem w tym wczesnym okresie dziejów miasta no było pojawienie się tutaj II Armii Wojska Polskiego, która gdzieś w dniach 9-10 kwietnia została, znalazła się w rejonie między Łąką, Goznicą i Parową, przygotowując się do ofensywy berlińskiej, która, jak wiemy, 15 kwietnia ruszyła, a nasze wojsko objęło kierunek budziszyński. W latach 1944-1945 została wyzwolona Polska spod okupacji hitlerowskiej. Ponieważ Śląsk jest częścią Polski, dlatego przez w zasadzie wszystkie lata powojenne u nas mówiono, że tak i Mazowsze, Małopolska, Wielkopolska, tak i Śląsk został spod okupacji hitlerowskiej wyzwolony. Dzisiaj na te sprawy patrzymy troszkę wnikliwiej, bo samo wyzwolenie może się odnosić tylko do ziem, które były pod czyjąś okupacją. Pod okupacją hitlerowską była Warszawa, no generalnie biorąc wszystkie części, które wchodziły w skład przedwojennej Polski. Śląsk natomiast, czy szerzej mówiąc, ziemie zachodnie i północne, w tym oczywiście Bolesławiec także, pod okupacją hitlerowską nie był. W związku z tym uważam, że mówienie o wyzwoleniu Śląska jest niewłaściwe. Z punktu widzenia wojskowego, to co stało się tutaj w lutym 1945 roku było zdobyciem Bolesławca, a w konsekwencji tego nastąpiło później zajęcie i wprowadzenie tutaj nowej administracji. I kontynuując tę myśl, uważam, że należałoby zastanowić się nad tym, jaki fakt przyjąć za ten dzień oznaczający powrót Bolesławca, czy szerzej ziemi bolesławieckiej i Śląska do Polski. Bo chyba
zbyt mało jest argumentów przemawiających za tym, żeby to był akurat ten dzień 12 lutego 1945 roku, kiedy nastąpiło, jak tu powiedziałem wcześniej, to zbrojne zajęcie tej ziemi. Równie dobrze można by przyjąć datę zakończenia II wojny światowej, 9 maja, czy 2 sierpnia 1945 roku, zakończenie konferencji poznańskiej, na podstawie której Polska otrzymała tę ziemię wraz z prawem wysiedlenia ludności niemieckiej stąd. A może jeszcze lepiej byłoby przyjąć datę faktycznego zasiedlenia tej ziemi przez ludność polską? W mojej opinii wszystkie te trzy wyrazy opisują to, co się działo na ziemiach zachodnich i północnych zimą 1945 roku. Każdy z nich ma oczywiście jeszcze jeden kontekst, kontekst propagandowy, polityczny, któremu przez te 40 parę lat był poddawany. Jeżeli chodzi o wyzwolenie, no to jest znaczenie słownikowe tego słowa, oznacza prosto oswobodzenie, uwolnienie spod czegoś albo od władzy kogoś. Zatem, przyjmując taką logikę do tych wydarzeń, które tutaj miały miejsce, oznaczałoby to, że Armia Czerwona wyzwalała Niemców od hitleryzmu. Z tym, że sami wyzwoleni przed wyzwolicielami wiali, i to nie tylko z woli administracji hitlerowskiej, ale często i z własnej woli. I mówiąc wprost, nie mieli ochoty na takie wyzwolenie. Temu terminowi potem nadano inne znaczenie, mianowicie takie, że to Armia Czerwona wyzwalała ziemie północne i zachodnie dla Polski. Takie rozumienie tego terminu jest klasyczne i ahistoryczne. Dlaczego? Dlatego, że ono odnosi się do czasu już późniejszego. Zimą 1945 roku te tereny były przewidziane do sowieckiej strefy okupacyjnej. Przewidywało to porozumienie z 12 września 1944 roku między aliantami. I są niezliczone dowody na to, że tak traktowano te ziemie. Poza tym trzeba brać jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że chociaż Armia Czerwona i rząd sowiecki obiecywały PKWN-owi przyłączenie tych ziem do Polski w późniejszym czasie, to jednak była to tylko obietnica, która była realna w warunkach pewnych targów politycznych z aliantami zachodnimi. Także ewentualnie można o tym mówić dopiero po konferencji w Poczdamie. I nawet wówczas, jeszcze przez wiele lat, utrzymywał się na tych ziemiach stan niepewności, ponieważ, jak się wydaje, Rosjanie byli gotowi przehandlować ziemie zachodnie i północne Polski już wówczas w zamian za określoną wizję Niemiec, za koncepcję stalinowską, a więc Niemiec neutralnych, może nawet nie sowieckich, ale w każdym razie neutralnych, niezależnych od Zachodu. I w takiej sytuacji na pewno te ziemie, ich los byłby, no, uważam, niepewny. Jeżeli chodzi o zajęcie, jest to chyba pojęcie z tych wszystkich trzech najbardziej neutralne. Po prostu oznacza objęcie czegoś. I wydaje się, że najbardziej precyzyjnie chyba określa to, co się tutaj działo zimą 1945 roku, konkretnie w Bolesławce 12 lutego. Natomiast zdobycie jest określeniem, które sugeruje, że coś osiąga się w walce, co faktycznie miało miejsce na tych ziemiach. Przecież Niemcy bronili się tutaj bardzo często rzeczywiście do upadłego. Sowieci z równą intensywnością atakowali. Także w mojej opinii te trzy pojęcia w jakimś stopniu oddają tą rzeczywistość, która tutaj miała miejsce zimą 1945 roku. W tej chwili już bardzo trudno oddzielić tą warstwę, nazwijmy słownikową, czy znaczenia tych słów od tego, co przez 40 parę lat się o tym mówiło, pisało, i to nie tylko w Polsce. Dlatego bardzo trudno w tej chwili mówić o tym beznamiętnie, bez jakichś słów zaangażowanych, no, można by to tak ująć. W każdym razie ja osobiście najbardziej z tych terminów upodobałem sobie termin zajęcie przez Armię Czerwoną tych terenów. Wydaje mi się, że on najbardziej jest precyzyjny i opisuje tą rzeczywistość, która tutaj miała miejsce. Inna sprawa, jak to mówię, o czym mówią inni historycy, jak to traktują. Można, jak wspomniałem, na każdą z tych tez znaleźć dowody, gdzie się tylko dobrze poszuka. Aczkolwiek sądzę, że
w tej chwili jest czas na dyskusję dużo bardziej stonowaną. Można o tych sprawach mówić w sposób bardziej swobodny, odwołując się do innej jeszcze argumentacji niż to przez tyle lat żeśmy słyszeli.